przedziale 18:1-8. Powiedział im też podobieństwo, Jezus oczywiście, o tym, że powinni zawsze się modlić, nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który się Boga nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Oryginał mówi, i niczego się nie wstydził. I nikogo się nie wstydził. Z Bogiem się nie liczył, Boga się nie bał i nikogo się nie wstydził. Taki to był gość. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Oryginał mówi, nie zwracał na nią uwagi. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Oryginał tutaj nie mówi, nie uderzyła mnie w twarz, ale mówi, żeby nie była dla mnie wiecznym uprzykrzeniem. Żeby wiecznie nie siedziała mi na głowie. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Pierwsza rzecz jest tutaj taka, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać w modlitwie. A ostatni temat jest taki, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi. Boże działanie w naszym życiu jest zależne od naszej wytrwałości w wierze. Wiecie od czego, w czym jest sprawa? Nie od naszej wiary. Posłuchaj, Boże działanie w naszym życiu jest zależne od naszej wytrwałości w wierze. W pewnym sensie Bóg jest związany naszym trwaniem w wierze. Żeby nasza wiara była skuteczna, musimy uczyć się osadzać tą wiarę w głębokim życiu modlitewnym. Wielu ludzi ma problem z wiarą, ma problem może nie tyle z samą wiarą, bo kiedy zapytasz go bezpośrednio, czy on wierzy w coś, no to on mówi wierzę. Ja w ogóle nie wątpię, że on. Natomiast z uwagi na to, że człowiek ów nie ma rozwiniętego, głębokiego, silnego życia wewnętrznego, czyli życia modlitewnego, życia wewnętrznego człowieka, to człowiek ów ma problem z wytrwałością w wierze. On ma tą wiarę jakby nieosadzoną. Wiara jest czymś, przyjaciele, co wykracza poza informację. Wiara jest czymś również, co wykracza która wykracza poza też mówienie w wierze. Wiara jest czymś więcej. Wiara musi być w czymś osadzona. Tak jak drzewo, tak jak krzak. Może być piękne drzewo, możesz sobie kupić sadzonkę, możesz sobie kupić, iść sobie kupić piękne małe drzewko, ale drzewko musisz zasadzić. Rozumiesz? Samo to, że to drzewko jest dobrej jakości, że to jest wspaniała roślina, to nie zmienia postaci, że ona musi być zasadzona, aby ona wyrosła. I możesz sobie kupić drzewka i przynieść go do domu i się z nim położyć spać. Bo się nic nie wydarzy. Jego trzeba w czymś zasadzić. Wiara nasza musi być zasadzona w głębokim życiu modlitewnym. Pytajcie się mojej żony, czy mojej mamy, jak ja żyję. Najlepiej się spytać bliskich. I od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, jak żyję. To po prostu może je zapytać moich bliskich, jak ja żyję. Ja mam głębokie życie modlitewne. Ja naprawdę mam głębokie życie. Jezus mówi do nich na początku tak. Zobaczcie. Powinniście zawsze się modlić i nie ustawać. I to słowo nie ustawać, ono mówi o wytrwałości w modlitwie. Powinniście zawsze. W ogóle co on do nich mówi? On do nich się nie pyta. On się ich nie pyta. Przepraszam, że macie w ogóle przyjaciele, chęć,
się pomodlić. Czasami ludzie przychodzą i mówią, czy chciałbyś się ze mną pomodlić? Ja się w ogóle nie pytam ludzi, czy chcesz się ze mną pomodlić. No módl się. Ale nie mam chęci. Przestań. Módl się. Jak się nie modlisz, to twoja wiara nie wytrzyma presji czasu. Wysypiesz się wcześniej czy później. On im to powiedział na początku, a skończył tematem, czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi. W ogóle w niebie nam nie będzie potrzebna wiara. Po to ci wiara w niebie. Będziesz widział Boga. Niepotrzebna ci jest wiara. Wiara jest potrzebna na ziemi. I żeby nasza wiara była skuteczna, to my musimy mieć rozwinięte życie modlitewne, głębokie życie modlitewne. A jak można mieć rozwinięte, głębokie życie modlitewne, jak się go nie rozwija? Rozumiecie? Jakby się, ludzie mówią, ja bym chciał mieć życie modlitewne. Kiedyś pamiętam, jak poszliśmy z moją żoną, po raz pierwszy, ja to pamiętam, jak dziś moja żona poszła po raz pierwszy na siłownię w życiu. To było dawno temu, jeszcze nie byliśmy na wróceniu. I zadała klasyczne pytanie osoby, która przychodzi po raz pierwszy na siłownię. Kiedy będzie widać pierwszy efekt? To jest normalne pytanie każdego człowieka. Powiedziałem za 5 lat. Powiedziałem, pierwsze 2 lata będziesz się uczyć ćwiczyć. Przez pierwsze 2 lata przyzwyczajasz sobie stawy i ścięgna. Rozumiesz? To, co będziesz widzieć, nie będzie przyrostem mięśni, tylko się zbierze woda. Potem, między 2. a 5. rokiem, tak? Zacznie się prawidłowy rozwój. Taka jest prawda. I możemy lecieć. Ale jak ludzie to słyszą? Ja widzę, jak do nas na siłownię przychodzą młode chłopaki, szczególnie, jak to nieraz powiedziałem, przed wakacjami. Bo seksownego bojlera są zrobić seksowny karolinki. Tak mają pomysł na wakacje. I myślą, że oni to zrobią, jak im się kończy szkoła, mniej więcej, bo to mówię o takich maj, czerwiec, znaczy, że to lipca, to zrobią. Tak? Zaraz już się interesują, co trzeba wziąć do tego. Jaki towar się załadować. Tak mają chrześcijanie, wielu chrześcijan tak ma, jeżeli chodzi o życie. Mówię, chciałbym mieć życie, bo jest buduj. Od czego? Od zera. Od zera zbuduj życie modlitewne. Przejdź przez każdy próg. Tego nie można nauczyć. Tego nie można wygłosić komuś. To trzeba przeżyć. To trzeba zbudować. To jest każdy człowiek ma prywatne, osobiste życie modlitewne. A jak ono jest głębokie, zależy tylko od tego człowieka. Albo będzie płytkie, jak staw w seksu, albo będzie głębokie. Rozumiecie? Kiedy ty postanawiasz wierzyć, to Bóg postanawia działać. Wiecie, jak to działa? Kiedy ty postanawiasz wierzyć, to Bóg postanawia działać. Kiedy ty postanawiasz wierzyć, On postanawia działać. W ogóle to działa automatycznie. Ja ci chcę też pokazać pewną rzecz, którą tylko odkryjesz w życiu modlitewnym. Że to ty jesteś inspiratorem dla Boga, a nie Bóg dla ciebie. Nam religia nakładła takie sieczki do głowy, że to Bóg nas inspiruje. Halo. Bóg nas nie inspiruje. Nie inspiruje nas Bóg. Po co? Zrozumcie, w Chrystusie Jezusie my jesteśmy ludźmi, którzy otrzymali wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Ludzie przychodzili do Smitha Wigglesworta i pytali go, jak to się dzieje, kiedy Bóg cię nie porusza, mówi, ja poruszę Boga. Automatycznie się zajmuję. Ja poruszam Boga.
Rozumiecie? Wtedy się przekłada na życie. Powiedzieć wam, jak to się przekłada na prozę życia? Wbito nam do głowy, że mężczyźni powinni adorować kobiety. Przez lata nam to wbito do głowy. A w moim piśmie jest napisane tak. Oto czynię rzecz kobiet. Kobieta będzie adorować mężczyznę. Ludzie na to nie wpadli. Że wystarczy odwrócić troszeczkę ten cały system i o wiele łatwiej będzie wszystkim żyć. Rozumiecie? Tylko na podstawie płci Boga. Ale w ogóle, jak się na tym dobrze zastanowisz, to zobaczysz, jak to działa. Bóg tworzy mężczyznę, a potem kobietę, która ma być na niego wsparciem. Wiesz, o co chodzi? Poprzestawiało się to przez lata i kobieta stała się środkiem adoracji. Ja to rozumiem, taka jest kultura. Diabeł długo na to pozwolił. Rozumiecie? Nad wieloma rzeczami mógłby pracować. Żeby pozamieniać rzeczy. I też pracował nad tym, żeby zamienić w umysłach ludzi tak, to, że zamiast wpływać na Boga, to oczekujemy, że Bóg wpłynie na nas. Panie, dotknij mnie! Panie, dotknij mnie! Dotknij, Panie! 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 Panie, dotknij mnie dziś, teraz mi dotknij! Panie! Tak jest już w kościołach. Ale to kiedy Ty postanawiasz wierzyć, to dopiero wtedy Bóg postanawia działać. Bóg odpowiada łaską na wiarę. Na wiarę. Bóg odpowiada łaską. Wiara jest pierwsza. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Pytanie Jezusa. Siedzi w ogóle, sam jest Synem Człowieczym. Rozumiesz, zobaczcie. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę? Ciekawy jestem. Czy oni mi uwierzą? Zrób coś, mówili do niego. Zrób, żebyśmy ci uwierzyli. On nic nie zrobił. Cud uczyń. Nie ma cudów, mówi. Dla niewierzących. Rozumiecie? Tam nie było grama wiary w tych ludziach, którzy przychodzili do niego. Czy są takie nauczania, że cuda są potrzebne, żeby ktoś uwierzył? To są bzdury. Cuda są. Ale nie po to, żeby ktoś uwierzył. Ludzie przytaczają ten werset, że Jezus mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, to nie uwierzycie. Ale to nie jest zasada, tylko płacz, lament, szloch Boga. To szloch Boga, Bóg szlocha. I mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, to nie uwierzycie. Tacy wierzący jesteście. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważna sprawa. Bóg działa wtedy, kiedy ty wierzysz. Czyli najpierw ty wierzysz, potem Bóg działa. A żeby wierzyć, to wiara musi być w czymś zasadzona. My musimy się ogarnąć i mieć silne, osobiste życie modlitewne. Jeden członek Kościoła Bożego na ziemi, jedno życie modlitewne. Nie ja mam twoje życie i nie ty masz moje życie. Mamy dwa osobne życia modlitewne. Mąż nie ma życia żony, żona nie ma życia męża. Jest mąż, jest żona i są dwa odrębne byty modlitewne, rozumiecie? Dwa odrębne. Odrębne. Stąd mogą sobie wzajemnie usługiwać, na przykład. No mają dwa odrębne w ogóle życia modlitewne. Każdy swój ciężar poniesie. Teraz spójrz, pokażę ci ważną rzecz. Pokażę ci, jak wygląda, dlaczego życie modlitewne jest tak ważne, dlaczego się w nim wiara, dlaczego zasadzona w nim wiara funkcjonuje prawidłowo. My jesteśmy na ziemi, a Bóg jest w niebie. To są dwa zupełnie różne światy. I my, patrz, my wierzymy na ziemi, a Bóg reaguje z nieba. Wiecie, co to znaczy? To jest jakby w ogóle odrębne konstelacje. To są odrębne światy. One są w ogóle różne. Niebo jest niebiańskie, ziemia jest ziemska. Wiecie, to są w ogóle różne byty. Jedno ogień, drugie woda. To coś innego w ogóle. Teraz On jest niebiański, my jesteśmy ziemscy tutaj. Rozumiesz? I niektórym to się wydaje w ogóle, że Bóg, jak działa,
to człowieku się przepchnie, tam rozwali wszystko, żeby dojść do ciebie, zniszczy człowieku połowę Europy, rozumiesz? Żeby zrobić tobie dobrze. Takie jest mniej więcej wyobrażenie ludzi, którzy się modlą. Panie, przyjdź, tak? Panie, na przykład, ja mam takie coś pewne. Ludzie się modlą tak. Panie, dam ci przykład. Ja wierzę, że się reguluje pogodę. Ja na przykład osobiście reguluję pogodę w swoim życiu, tak? Tylko ja rozumiem w ogóle też pewien dramat regulowania pogody. Na czym polega sprawa z regulowaniem pogody? Ja sobie tutaj reguluję pogodę, bo ja mam ewangelizację, tak? Ja mówię tak, Ojcze, w imieniu Jezusa ja ustanawiam, że nie będzie padać teraz, tak? Ja nakazuję chmurą, żeby tego... A tam człowieku pod Warszawą jest rolnik. Wierzący, narodzony z Bożego Ducha i wypełniony Duchem Świętym, nie? I jemu człowieku zchnie markiem, tak? I on się modli. Ojcze, ja się modlę, żeby nie wypadało padało dzisiaj. On mnie markiem zchnie, tak? A to w ogóle pole jest od ciebie na twoją chwałę. Ja się teraz pytam, co to jest za zjawisko? Zauważyliście takie coś? I podoba, i Bóg sobie musi z tym poradzić. Ten się modli w wierze i ten się modli w wierze. Tak? Kurczę, w ogóle się nie znają. I teraz patrz, Bóg musi sobie z tym poradzić. Ja dzisiaj sobie wziąłem kartki papieru, bo wjeżdżamy na dworze jutro. Ja ustaliłem sobie wtedy i będę się opalał, leżę, a pokazane, że chmura z deszczem, ja mówię, wstety. Nie biorę tego pod uwagę w chmurach. Wiesz, co chodzi? Czy słońce będę spalone na chyba? Ja cię proszę. Ja się naprawdę mogę zjawić. Ale tam są ludzie, którzy może nie chcą tego, też wierzący. Ten Bóg sobie musi z tym poradzić. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle wygląda. Moje i twoje wierzenie samo w sobie nic nie robi. To Boże Bóg coś robi, pamiętajcie. Wiara nic nie robi sama w sobie. Wiara uwalnia Bożą moc, która robi. Bo wiara sama w sobie nie jest mocą stwór. Wiara jest kluczem do otworzenia drzwi mocy. Bo to moc działa. Żeby moc działała, potrzebna jest wiara. Ale wiara nie jest mocą. Kiedy ty wierzysz, to Bóg uwalnia moc. Ale ta moc musi być odpowiednio uwolniona. Bo jak ta moc nie jest odpowiednio uwolniona, to zaczyna być zamieszanie na świecie. Same. Rozumiecie? I teraz chcę, żebyście zrozumieli ważną kwestię. Kiedy mówimy o wytrwałości w wierze, my musimy zrozumieć, dlaczego my musimy trwać w wierze i dlaczego rzeczy nie dzieją się od razu. Bo rzeczy nie dzieją się od razu. Niektóre się dzieją szybciej, niektóre wolniej. Jeżeli twoja wiara jest zasadzona w życiu modlitewnym, to ty swobodnie wierzysz długoterminowo. Bóg potrzebuje długoterminowej wiary, ponieważ Bóg musi odpowiednio zadziałać z wieczności do czasu. My żyjemy w czasie. Jego moc w odpowiedni sposób musi poprzedstawiać różne klocki, różne klocuszki. Modlimy się. Jedziesz, zbierzesz się na samochód. Jedziesz, rozumiesz samochodem, zbierzesz się. Panie, w imieniu Jezusa, ja wstrzymuję teraz ten lot. Ale tam w samolocie siedzi drugi wierzący człowiek, który właśnie ma lecieć, tak? Do swojego dziecka gdzieś, które cierpi i go potrzebuje, albo w jakiejś innej sprawie. I modli się, Ojcze, ja się modlę w imieniu Jezusa, niech ten samolot już odleci. Bóg sobie musi z tym poradzić. Zrozum. Ja ci pokazuję pewne zestawienia życiowe. Często nasza wiara, tak? Ona działa w sprzeczności z wiarą innych wierzących. Każdemu chodzi o uwolnienie.
rozumienie mocy. Dlatego tak ważną rzeczą jest rozumienie, dlaczego musimy być wytrwali w wierze. Bóg, On uwolni moc do każdej wiary dziecka Bożego na ziemi. W każdym czasie i w każdym momencie. Ale On potrzebuje, żebyś dał Mu czas. Musisz dać Mu czas. Powiem Ci więcej. Ja Ci mówię tylko o zewnętrznych zjawiskach. A ile jest rzeczy w nas, które Bóg musi najpierw poprzestawiać, żeby móc zrealizować to, o co byśmy mówili. Rozumiesz? Ktoś się nawraca wczoraj i się dowiedział, że można znaleźć milionera. Debilem jest pierwszy lik. Konkretnie. Nawrócił się wczoraj. No dzisiaj się modli o zasobność finansową, która mu pozwoli na różne rzeczy. Inny człowieku, głowa zryta, pastorem on jest już. On jest pastorem. Cię modlę, żeby być pastorem, założyć kościoły, ja mówię, ty, spoty załóż na tym. Gdyby spoty chodzisz przed drugim. Ty nie żyjesz normalnie. A chcesz rzeczy wielkich. Czy Bóg nie chce dla niego rzeczy wielkich? Chce. Ja nawet nie wątpię, że on może mieć objawienie, że on jest pastorem, prorokiem, czegoś tam innym. Ale ta rzecz jest rozłożona w czasie. Rozumiecie? Jeżeli ten człowiek, który narodził się wczoraj, który ma zrytą głowę, otrzyma dzisiaj, tak? Wpływ finansowy, możliwości finansowe, przecież on zabije siebie i innych. Rozumiecie, o czym ja mówię? Zabije siebie i innych. Bo chce dla niego tego wszystkiego. Tylko musi zacząć przedstawiać mu z wieczności jego klocki, które są umieszczone w czasie. Zaczyna mu klocki przedstawić. Rozumiecie? Ludzie są zaburzeni. Chodzą w potężnym odrzuceniu. Chcą być w centrum uwagi. Tak? I modlą się, Panie, daj mi namaszczenie. Niech Twoje namaszczenie spłynie na mnie. Niech Twoje dary zaczną się manifestować. A jest tak zaburzony, że każdym publicznym wystąpieniem on się leczy po prostu. Nie zależy mu na tym, żeby przekazać coś prawidłowo, tylko żeby się wyleczyć. On patrzył na mnie, cieszę się. Nigdy na mnie nie patrzyli, teraz wszyscy nie patrzą. Jestem szczęśliwy. Zobaczcie, co tutaj chodzi. Chcę Ci pokazać, dlaczego potrzebujemy wytrwałości w wierze. Jak to jest ważne. I to nie jest tak, że Bóg nie słucha. I to nie jest tak, że Bóg nie działa. Tylko to jest tak, że zawsze nasza wiara porusza Boga i Bóg zawsze zaczyna działać. Tylko On potrzebuje naszej wytrwałości w tej wierze. Mówi, dziecko, trwaj w tej wierze. Zobacz, Jezus mówi, powinniście zawsze się modlić i nie ustawać. A Syn Człowieczy na pewno znajdzie wiarę. Kiedy będziecie się ustawicznie modlić, nie ustawać. Kiedy się nie wycofacie. Nigdy się nie wycofacie. Kiedyś jak miałem taki okres czasu, że diabeł chciał mnie kilkakrotnie na krótkim odcinku raz zabić fizycznie. Przestawałem oddychać, mówiłem to niektórym z Was. Przestawałem oddychać, nie mogłem. Pierwszy raz się wystraszyłem, drugi raz również biegłem do mojej żony, kładł na mnie ręce, wracał mi dech. I pamiętam za trzecim razem. Przestałem oddychać w nocy i wstałem i taka myśl przebiegła mi przez głowę. Żebyś mnie nawet zabił, to nie przestanę wierzyć w Boże uzdrowienie. Taka myśl, rozumiesz? Potem jeszcze był czwarty i piąty raz. Pamiętam, jak szedłem do pracy i przestałem oddychać i uklęknąłem, przy to przyjezdni, bo nie było chodnika, uklęknąłem. Po prostu nie uklęknąłem, żeby się modlić, bo mi tchu zabrakło. Uklęknąłem i znowu mi taka myśl przeszła przez głowę. Co Ty mi możesz zrobić? Nawet gdybyś mnie zabił, i tak będę wierzył w uzdrowienie. Rozumiecie, o co chodzi? Ja wyrobiłem w swoim życiu bardzo silne życie modlitewne. Nic mnie nie powali. Bo jestem wytrwały w wierze. Jak ja w coś wierzę, to jestem tak uparty, jak muł, jak bezmózgi muł.
Rozumiesz, o co tu chodzi? To w ogóle chcę ci pokazać pewne zjawisko. W ogóle nie obchodzi mnie, co o mnie myślą ludzie, co mówią wokół, bliscy, dalsi. Ja wierzę. Rozumiesz? Nie wprowadzam, ja im bardziej rozwijam swoje życie modlitewne, tym większe otumanienie ogarnia mnie wtedy, kiedy trwam w wierze. W ogóle ja pamiętam, jak modliłem się o wskrzeszenie naszego syna. Całe wnętrze moje płakało, ale ja wiedziałem, że już wstanie. W ogóle dla mnie musi wstać. Rozumiecie? Twoja wiara ma być wytrwała, ponieważ uwalnianie Bożej mocy ma swoistą dynamikę. To jest dynamika uwalniania mocy. Ludzie myślą, że to się dzieje na krótkim dystansie. On przyjdzie, bracie, połóż na mnie ręce. Bracie, bo ja mówię, położę, choroba odejdzie, z DMS znów przyjdzie. Przecież ja widzę, jak ty funkcjonujesz, zobacz, jak to działa, zobacz, spójrz na siebie. Ty w ogóle jesteś tak niewytrwały w wierze, że się w parę nie mieści. Ty już do mnie zaraz będziesz dzwonił, myśl, dlaczego tego nie mam. I wiesz, co ci odpowiem, bo cię Bóg nie mówi. Bo trzeba odpowiedzieć, bo kiedy będę głupotny. Ja mam, bo mnie lubi bardziej. Wiesz, dlaczego nie masz? Bo nie trwasz w wierze. Ja wierzę. Ja nie mówię, że nie wierzysz. Ja mówię, że nie trwasz. Wiesz, że w zdrowie. Kto nie wierzy w pozdrowienie? To trzeba być kretynem w ogóle, żeby pozdrowienie nie wierzyć. To trzeba pięknie trochę poczytać. Ja nie wiem, to sobie, przepraszam. Pozdrowienie nie wierzysz, to naprawdę trzeba być abnegatem. Ja jestem to w stanie wierzyć. To nie wierzy? Ja. Ty nie wierzysz? No dlatego chora jesteś, no. Nie uwierzysz, będziesz zawsze chora. No wiesz, to są takie skutki. Musisz pracować nad swoją bańką i czytać Biblię. No, ja też mam Biblię i tak nie wierzę. Ale to jest mój problem, że ty nie wierzysz. No dlatego chodzisz o kulach, no. No widzisz, no to ty masz to, co masz. Nie wiem, czym się chwalić, trzeba płakać. Trzeba płakać. Powinnaś dawno płakać nad swoim losem i trwać w wierze, a nie zgrywać kozaczki, bo jesteś nieszczęśliwa i powiedzmy. Ale ja? No. Ty, ja mam dokumenty na to, że nawet osobowości nieprawidłowej nie mam. No, a ty cierpisz dlatego, że nie wierzysz. Ja wierzę. No właśnie. To posłuchajcie, teraz mam powrotową sytuację. Ja wierzę. Ale nie trwa w wierze, bo po co? No, to wiem, że to mi nic nie pomoże. To pewno, że to tobie w życiu nic nie pomoże. No, na ciebie to by Jezus tobie by na barana usiadł, to by ci nie pomógł. Że co? Tobie by Jezus na barana usiadł i by ci nie pomógł. Bo ludzie, którzy nie trwają w wierze, nic nie mają. Człowieku, ja 33 lata się mogę zrobić, no gówno daj. I nie masz, no to zmień wiarę, został muzułmanizm. Ile masz opcji? Muzułmanizm, buddyzm, konfucjonizm, właśnie nie wiem. Co chcesz? Że wybieraj, masz całą ekipę. Mała zabawa. No weź, no. Trwanie w wierze doprowadza każdego człowieka do sukcesu. Nie trwanie w wierze powoduje, że się umarło. Lecimy dalej. Idź do psychiatry. Żeby Bóg mógł realizować to, w co wierzysz, to musi na pewnym odcinku czasu pominąć przeróżne przeszkody. Ludzie myślą, że Bóg to nie ma przeszkód. Że dla Niego to jest coś takiego, że jestem Bogiem i teraz wszystko zrobię. To jest nieprawda. To widzieliście przed chwilą. Że nic nie zrobi, jest Bogiem. A nie może jej pomóc. Dlaczego? Ponieważ On potrzebuje jej wiary, wytrwałości w wierze. Wytrwałości w wierze. Tego potrzebuje Bóg. Zobaczcie, to jest takie znamienne. W ogóle, i chcę, żebyście zobaczyli, w tym wszystkim nie ma tak zwanej drogi na skrót. To nie ma drogi na skrót. Wiesz, dlaczego ludzie Boga skreślają? Bo
Bo mówią, że powinno być łatwiej. Ale wierzenie i trwanie w wierze nie jest trudne. Rozumiecie? Nie jest trudne. Bo Jezus powiedział, jarzmo moje jest lekkie. A więc rozumiecie, na czym też polega? Nie jest trudne. Ja o wszystkie rzeczy, które osiągnąłem w życiu, trwałem w wierze i trwam w wierze. Pozwalam Bogu na dynamikę działania. Pozwalam Bogu, rozumiecie? Bo ja swoje zrobiłem, ja wierzę Ci, Panie! Tutaj na ziemi wierzę Tobie! Uwierzyłem Ci, Jezus na ziemi! Uwierzyłem Ci! A teraz Ty z nieba uwalniasz moc na moją wiarę. Ja se będę czekał. W czym? W wierze. Nie cofnę się. Wiarę moją zasadzę w silnym życiu modlitewnym. Co będę robił? Będę się modlił i nie odstawał. Do kiedy? Do końca. Rozumiecie? Do końca będę wierzył i nie ustawał. Będę trwał w życiu modlitewnym. Nie będę się kogoś pytał. Nie przepraszam bardzo, Michał, ja tutaj uważasz, że to już jest koniec tej wiary, że jeszcze tam otóż mam powierzyć. Wiesz o co chodzi? Nigdy nie przyjdę do mojego przyjaciela z takim pytaniem. Rozumiecie? Nigdy nikogo z Was nie zapytam, ile jeszcze, ile jeszcze, ile? Dobra, w gacie to robić. Diabeł nie boi się takich ludzi. Ale pewnie, powiedzcie, kogo się diabeł boi. Diabeł się boi człowieka, który staje z nim twarzą w twarz i mówi, słuchaj, ty mędo spółeczny. Będę wierzył do końca, mojego albo twojego. Albo ty się wycofasz, tak? Albo ja tu padnę po kiedyś. Będę wierzył do końca! I tylko i wyłącznie taka postawa, rozumiecie? I jest drogą do sukcesu. I to nie jest dlatego, że Bóg ma widzi mi się. Tylko Bóg musi z nieba w sposób mądry doprowadzić do zmian na ziemi. Żeby nas nie uszkodzić. Widziałeś kiedyś mrowisko? Podejdź sobie do mrowiska. Tak? I spróbuj, posłuchaj, i spróbuj jednej z mrówek, tak? Naprawić nóżkę, tak? Żeby nie zniszczyć tego, co jest dookoła. Ta ziemia jest jak jedno wielkie mrowisko. A Bóg jest Bogiem. Ludzie to myślą, że tak. Siedzę nad niebo, mrowiska, ale szkap nie boli. Rozumiesz? I teraz natychmiast taka wielka ręka przychodzi i ładuje się przez górę do tej nóżki, coś tam naprawia, maleńka pincetka, coś tam... Przecież ta ręka by zniszczyła to mrowisko, rozumiecie, o czym ja mówię? Rozwaliłaby to wszystko, to w ogóle nie tak działa, przecież Bóg to nie jest debil. Rozumiecie? Bóg to mądrość! Niech Bóg w ogóle mądrość. Najbardziej, na początku. Ja się nawracam, każdy się inaczej nawraca, na innym poziomie. Ja się nawracałem na mądrości. Stwierdziłem przede wszystkim to ja stwierdziłem, jak poznałem Jezusa, że jestem głupi jak but. Taka do mnie informacja doszła, że debil jestem, bo ja wiem, jak w ogóle nie. Myślałem, że ja wiem, ja nie wiem. Nic nie wiem o życiu i poproszności. Nic nie wiem. Nie wiem, jak żyć. Pamiętam, jak klęczałem, że ja potem, jak rozmawiałem z Bogiem, mówię, Panie, ja nawet przyjaciela jednego się nie zrobiłem w życiu. Tyle lat. Wiecie, ja sobie uświadomiłem po moim nawróceniu, że ja się z nikim nie zaprzyjaźniłem nigdy. Nigdy nie miałem normalnego przyjaciela. Miałem dużo kolegów, miałem różne rzeczy, spędzałem czas na melanżach, wszystko było ekstra, natomiast ja w ogóle nigdy nie miałem przyjaciela. Tak na przykład, rozumiesz, no jak można mieć przyjaciela, jak się jest, proszę Ciebie, matołem życiowym, matą. Może drugi matą się z Tobą zaprzyjaźni, rozumiesz? No, no ale to w pewnym momencie dojdzie do takiej fuzji matolstwa, po prostu, że razem zginiecie z własnej ręki. Drugiego zaginie i Was zniszczy. Żeby Bóg mógł realizować to, o co wierzymy, musi się dostać do sfery ziemskiej w najmniej kontuzyjny sposób. Proszę Cię, zacznij postrzegać tą rzecz w ten sposób. Bóg potrzebuje czasu, bo On go sam stworzył. Bóg nagina wszystko, On nagina rzeczywistość, On robi cudowne rzeczy, rozumiesz? On zatrzyma dla Ciebie czas!
Ale pozwól mu na to, żeby to zrobił w taki sposób, tak? Żeby to nie zniszczyło tej ziemi. Żeby to nie zniszczyło też ciebie. Rozumiesz? Pozwól mu na to. Nie mów, kiedy będę, kiedy? Ty nie masz 3 lat. Prawie? Tylko kiedy, bo już nie wytrzymam. Ale co ci się dzieje? Jeszcze w Polsce? Ja rozumiem, może byś mieszkał w jakimś kraju. Dziwnym, ale w Polsce? To tutaj w ogóle nie wiem, co w Polsce można. Czy Polska też tak chodzi siłuje całe życie? Rozumiem. Że się da to rentę, emeryturę, może. Przez cały czas, kiedy Bóg przestawia różne klocki, aby mógł uwolnić swoją moc, tak? Karmi się naszą wiarą. Chcę, żebyś zrozumiał, że Bóg w pewnym sensie się karmi wiarą. Bóg się karmi wiarą. Posłuchaj, to Bóg to wymyślił wszystko. To On to wymyślił, On to nagrał. Jeżeli On to tak wymyślił, to ja się z tym zgadzam. Bo ja nazwałem Jezusa Panem. Jak się nazywa kogoś Panem, to się zgadzasz z Jego poglądami, z Jego koncepcjami. Zgadzasz się. Albo nie nazywaj Go Panem. No Pan to znaczy okej, okay, jesteś Panem, masz koncepcje swoje. Przyjmuję Twoje koncepcje. Żeby ten cały proces mógł funkcjonować, musisz mieć silne życie modlitewne, bo inaczej po prostu zwariujesz. Bez życia modlitewnego, silnego, głębokiego życia modlitewnego, bez przeżywania życia za pomocą wewnętrznego człowieka, to cię w ogóle przygniecie i zmiażdży. Ludzie bez życia modlitewnego chcą trwać w wierze i się rozjeżdżają jak ropucha. Rozumiecie? Rozjeżdżają się, cierpią i skupiają się tylko na tym cierpieniu. Rzymian 12:12, zobacz. Co się dzieje? Rzymian 12:12. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zobacz, jak to działa od naszej strony. Optymistyczne czekanie. Przetrzymywanie kryzysu i trwanie w stanie modlitwy, czyli antyrozproszenie. To są rzeczy ze sobą spójne. Optymistyczne czekanie, przetrzymywanie kryzysów, trwanie w stanie antyrozproszenia, czyli skupienie na Bogu. Modlitwa to jest skupienie na rozechowaj, skupienie na Bogu, skupienie na Nim. Jeszcze skupienie na Bogu powoduje, że nie jesteś skupiony na innych rzeczach, bo się można tylko skupić na jednej rzeczy. Tak samo jak można odebrać tylko jeden ból. Jeden ból. Wstanie ktoś mówi, boli mnie coś, ja mówię, to się uderzy gdzieś indziej mocniej. Będzie cię bolało, dawa to nie. Ty poczniesz. Jakby to są, rozumiem, bo ludzie się ma tych głupstwa, ale taka jest prawda. Możemy się tylko na jednej rzeczy skupić. Jak się skupiamy na Bogu, mamy silne życie modlitewne, to my się nie skupiamy na tym, co się dzieje wokół. To wokół bomby lecą, rozumiesz, a ty się zastanawiasz, przecież ciebie to taki tam bóg za okno. Ludzie z nami tutaj przychodzą, to ty nie wiesz, co się stało w rządzie? Ja nie? No nie wiem. A co się stało? I on mi dopiero mówi. Ja mówię, no faktycznie, czasem naprawdę sobie włączę internet, zobaczę. Wow, mówię, jaka jadka. A ja nie wiedziałem. Wiesz, o co chodzi? Czasem, ja kiedyś się zaskoczyłem w jakimś momencie mojego życia, że nie wiedziałem, że jakaś taka była, jakiś atak zbrojny na świecie, bardzo poważny. Ja nie wiedziałem, umknęło mi to. Wojna, w ogóle umknęła mi wojna. Bo mam życie modlitewne. Rozumiecie? Bo ja się w tym czasie w ogóle poruszałem zupełnie w innej przestrzeni. Oczekując w wierze, po pierwsze, okazujesz wdzięczność, pozytywnie mówisz i żartobliwie reagujesz. Naucz się tych trzech rzeczy. W ogóle, po pierwsze, zróbmy to naprawdę utopologicznie. Po pierwsze, okazujesz wdzięczność, pozytywnie mówisz, żartobliwie reagujesz. Tutaj nie powiedziałem, żebyś pozytywnie myślał.
Tylko zacznij pozytywnie mówić. Jak zaczniesz pozytywnie mówić, zobacz, że to zrobię z twoją głową. Rozumiecie? I żartobliwie reagujesz. Naucz się żartobliwie reagować na rzeczywistość. Proszę cię, nie bierz poważnie tego, co się dzieje wokół. To jest naprawdę duchowe, co do was mówię. Diabeł chce, żebyś poważnie brał zjawiska, które są negatywne. Jeżeli to zrobisz, to cię chapnie. Po drugie, nie dziwisz się, że powstają problemy. Nie dziwisz się. Nie skupiasz się na tych problemach swoich myśli i słów. Skupiasz się na prawdzie Bożej i zaciskasz zewnątrz. To był drugi. Rozumiecie? To jest przetrzymywanie kryzysu. Po trzecie, uwielbiasz, ogłaszasz, ustanawiasz, związujesz i rozwiązujesz. Wgłębiasz prawdę, wylewasz się przed ręce, czyli proste życie w ogóle, codziennie. Rozumiesz? Codzienne życie modlitwy. I ostatnia rzecz, Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan 3:10. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Zobacz, co robi Paweł. On bardzo gorliwie się modli, aby coś zobaczyć. On się modli, aby zobaczyć. Kiedy masz życie modlitewne, w tym życiu zasadzona jest wiara i ona sobie tam spokojnie rośnie, to efektem zawsze będzie zobaczenie. Zawsze! Wiara zawsze zapłaci zobaczeniem. Najpierw wierzymy, potem widzimy. Zawsze tak jest. Chcę, żebyście nie bali się trwać w wierze. Żebyście nie zadawali zbędnych pytań. Ani sobie, ani Bogu, ani innym ludziom. Po co? Chcę, żebyście rozumieli, dlaczego Bóg zwleka z realizacją tego, w co ty wierzysz. Nie dlatego, że cię nie lubi, nie dlatego, że akurat nie ma czasu, tylko z prostej przyczyny. Właśnie się przeciera z nadprzyrodzonością do naturalności. Właśnie ruszył wielki kozak, żeby zmiażdżyć diabła pod twoimi nogami. Właśnie ruszy. A ty już zrobiłeś krok do tyłu. Mógłbyś szybciej. A co ci się dzieje? To tylko się czuje nie najlepiej, panie. Po prostu coś. Ja jestem przerażony wielokrotnie arogancją ludzi na proste rzeczy Boże. Zróbcie. My jesteśmy skazani na trwanie w wierze. Albo będziemy trwać w wierze, tak? Albo przestańmy bawić się w wierze. W ogóle, jak sobie bierzesz męża czy żonę, następuje tak zwane małżeństwo, tak? To wiesz, co potem idzie za tym? Trwanie w tym małżeństwie. Trwanie, bo się trwa w małżeństwie. Dlaczego się w nim trwa? Bo się go wybrało. Czy następują tam różne kryzysowe, trudne sytuacje? Jak najbardziej. Ja osobiście nie znam małżeństwa, w którym następują kryzysowe sytuacje. Trzeba by było nie mieć mózgu.
Rozumiesz? Trzeba było nie mieć psychik. Tak? Może sobie z klocków Lego zrobić, proszę ciebie, jego i ją. Proszę ciebie, się super bawić. Ona jej przynosi, proszę ciebie, przez całą grę kwiaty. Ta gra to jest całe ich życie. Rozumiesz? To w ogóle to może takie coś odegrać sobie. To nie jest życie. To nie jest życie. Ona jej przynosi te kwiaty, proszę ciebie, rozumiesz? Bo ona nie chce codziennie tych spraw. Na przykład, tak? Już ma jakiś kryzys. Nie ma najlepsze, żeby było to powiedzieć. To tam zawsze będą jakieś kryzysy. Się trwa w tym małżeństwie. W ogóle w miłości się trwa. To jest to codzienne decydowanie kocham. Ja będę kochał. Cię też kocham. Decyduję, że kocham. Ludzie się często rozchodzą ze sobą, dlatego mówią, co się w nas wygasnie. No i wiesz, dlaczego ogień gaśnie? Bo się drzewa nie dorzuca. To wygasło. Rozumiesz, o co chodzi? Trzeba było walić drzewa, tak? By nie zgasło. Więc wszędzie jest potrzebna wytrwałość. Żyjemy w czasie, gdzie się trwa. Rozumiecie, o co tu chodzi? My trwamy. Trwamy. Proszę cię. Nie bądź na to arogancki. Nie krzyż, Panie, że mu jeszcze nie działasz. Zrozum, w momencie uwolnienia twojej wiary, to jest ten sam moment, kiedy zaczyna się ingerencja Boża. Ten sam moment, bo Bóg zawsze odpowiada mocą na wiarę. Zawsze wiara uruchamia Boga. Ale trwanie w wierze doprowadza nas do sukcesu. To trwanie w wierze doprowadza nas do sukcesu. Każdy, kto uprawiał sport, choćby przez trochę, albo się w ogóle interesuje, to widzi, jak to działa. To nie ma czegoś takiego, że sportowiec przychodzi raftem, cach, cach, może dzieje prawa, lewa, mistrzostwo świata, jedno, drugie, trzecie, dziękuję uprzejmie. Jest taki świetny film o bokserach. Na Planet chyba. Mistrzowie się nazywa, w ogóle można go sobie też obejrzeć, nazywa się Mistrzowie. Tam wypowiada się Tyson w ogóle i tak dalej, wiesz, o bokserach, całe historie. Świetny w ogóle film, dokumentalny film. Wiesz, taki fabularyzowany dokument troszkę. Jak oni w ogóle szli, ci ludzie, przez różne koleje życia. Jezusa wystarczy obejrzeć, jak Jezus przechodził, jak On musiał trwać. Że w ogóle doszedł tam, że On to zrobił. Że z tą dwunastką po prostu troglodytów, po prostu w ogóle on się nie wyłożył psychicznie. W ogóle to jest wytrwałość. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy apostoł człowieku zaburzony. Gdzie on z kim idzie w ogóle człowieku? Idziemy, gdzie idziemy? Przecież ja sobie nie wyobrażam, gdzie idą. W ogóle idzie o dwunastą, gdzie idą. Idą wszyscy, a mają różne kwasy w człowieku. Jednego dnia chcą zarządzać, jednego dnia matkę wysyłają, żeby im załatwiła niebo. Rozumiem, to chodzi, mają takie jazdy, innego dnia chcą wichurę spalić i oni idą, proszę ciebie, z nim, idą sobie, idą, proszę ciebie, a ciebie idzie do Jeruzalem, to masz w ogóle, niech nas też zabiją w ogóle, i człowiek rozumie, o to chodzi, niech to się z takimi ludźmi, w ogóle człowiek, wszyscy pesymistycznie nastawieni. Zauważ, no to jest w Biblii napisane. Sami pesymiści. Dwunastu pesymistów. W ogóle tam Janek, po prostu Janek był taki najbardziej, bo najmłodszy, rozumiesz, on jeszcze tam rozkulany, rozumiesz. Przychodził się przytula, bo tak jak dziecko, że lubił przytulić, rozumiesz, on z tego przytulania wyciągał najwięcej tak naprawdę. Zresztą jako jedyny przeżył w ogóle śmiercią naturalną. Wszystkich innych pro ciebie inkwizycji. Wytrwał Jezus, wytrwał. Zbudował z tej dwunastki zespół apostolski, zbudował. Czy to zagrawa w ogóle na cud? Że zespół apostolski zbudował. Nikt nie. Bo te kobietki to tam były, to były bardziej rozgarnięte niż ta dwunastka. Człowiek, rozumiesz? W ogóle to. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię, że wytrwałość jest czymś, co musi być częścią naszego życia i przestańmy się dziwić, dlaczego mamy trwać. A żeby trwać, musimy zrozumieć, że potrzebujemy mieć osobiste, głębokie życie modlitewne. I na tym się skupiajmy. I tego nie zaniedbujmy. Ja tak sobie myślałem,
jakbyśmy wzięli ten budynek, to byśmy zrobili takie przynajmniej dwa, tak myślałam, może więcej, pokoje modlitwy. I tam by było nic. Tam by było nic. Tam by się wchodziło i by się modliło. I tak sobie pomyślałem, żebyśmy zamontowali takie czerwone lampki z napisem modlitwa. Żeby to nawet nikt nie zamontował. Jak tam wejdziesz, naciśniesz guzik, zapali się czerwona lampka. Jak wejdziesz, to zgasisz. Rozumiesz? I będziesz się tam modlić, ile będziesz chciał. I będziesz chciał siedzieć w domu, przecież będziesz się modlił. Na przykład dwa dni. Potem zgasisz lampki, ktoś inny przyjdzie, nie wietrzysz i już. Tak sobie pomyślałem, ja nie wiem, czy to jest taka myśl, bo ale to myślę, że to jest wiedza. Ja wierzę w życie modlitwy. Ja wierzę w komorę. Ja wierzę w życie wewnętrznego człowieka. Ja wierzę, że wokół tego wszystko się kręci. Ja wierzę, że w tym można zasadzić wiarę i ona będzie wytrwała. I w ten sposób można sięgnąć po każdy sukces. Ja to wierzę. Wiecie, nie wierzę w czary Marii. Ja wierzę, że Boża moc musi się przetrzeć. Ja w to wierzę. Nie dlatego, żeby się, że tak jak nie żyjemy w koniunkcji Starego Przymierza, ona się nie musi przetrzeć, dlatego że tam jakiś diabeł zasłania, bo to też ludzie mówią, się modlimy i tam wiesz, i przytaczają tam księcia Grecji, który tam w Starym Testamencie u Daniela tam stał i z tym aniołem Michałem walczył, wiesz o co chodzi? Ten Michał się tam przedzierał, bo informacji nie Michał, tylko Gabriel, bo tam Michał bronił. I tam rozumiesz, że taka, mówią, to tak jest, dzisiaj, tak nie ma dzisiaj, mówię. Tak jest myk, że tak nie ma. Dzisiaj jest bezpośrednio połączenie z Bogiem. Tak, tak. Rozumiesz, co ty wierzysz od mamy. Momentalnie. Szybkość światła. Rozumiesz, bo jesteś połączony w Duchu Świętym z Bogiem. Kiedyś nie byłeś połączony, a teraz jesteś połączony. Tylko o co chodzi? On łapie twoją wiarę i natychmiast zabiera się za uwolnienie mocy, tak? Tylko niestety, tak? Trzeba to zrobić profesjonalnie. Bo Bóg to jest profesjonalista. Trzeba czasami klocki w twojej głowie przestawić. Czasami trzeba w różnych miejscach historii, tak? Czasami trzeba zrobić jakieś miejsce, żeby było dla ciebie, tak? On nie wpadnie i nie skopie wszystkiego wokół, dlatego że akurat synuś czy córeczka mieli kaprysik, tak? To mądry ojciec. To dobry Bóg. Nigdy cię nie zostawi, nigdy cię nie opuści, nigdy cię nie wykręci. Nigdy. Pozwól mu działać. Trwaj w wierze. Stańmy proszę. Boże, dziękuję Tobie, że dziękuję za to, że mamy ten wielki przywilej. Ojcze, ale ludzie, którzy trwają w wierze. Ojcze, ja Tobie dziękuję, że to nie jest dla nas dziwne, Ojcze. Ojcze, ja Tobie dziękuję, że będąc tu na ziemi, możemy uruchamiać wiarę, wiedząc, że Ty natychmiast zaczynasz działać. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nasza wiara uwalnia Twoją moc do naszego życia. I tak jest zawsze. I tak jest zawsze, Boże, bo jesteśmy w Chrystusie Jezusie jedno z Tobą. Boże, i dziękujemy Tobie, że mamy objawienie na temat trwania w wierze. Ojcze, my wiemy, że Ty tam z nieba musisz tu na ziemi odpowiednio wszystko poustawić, żeby było naprawdę dobrze. Ojcze, uwielbiamy Cię za to i będziemy trwać w wierze. I będziemy osiągać sukces za sukcesem i nigdy się nie wycofamy, Ojcze, z naszej wytrwałości. Ojcze, bo my nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną, Ojcze. Będziemy wierzyć. Będziemy trwać w wierze. Ojcze, i nasze życie modlitewne będzie gruntem dla naszej wiary. Ojcze, będziemy ludźmi modlitwy. Będziemy się modlić i nigdy nie ustawać. I nasza wiara będzie miała mocny grunt. Halleluja. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Dziękujemy Ci, że właśnie tak jesteś. Chwała Ci, Panie. W imieniu Jezusa. Amen.